Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Konrad. Miałem w planach dzisiaj pokazać Wam otwieranie nowych pakietów z dodatku do Hearthstone. Wielki turniej, no ale niestety poprzedni materiał się po prostu nie nagrał. No i cóż, pomyślałem sobie, że nic straconego, bo w sumie mogę Wam pokazać te karty, które mi wypadły. Z 28 pakietów. O, nie było źle, mogło być lepiej. Trochę złotych, dwie legendy, parę epików. Także tak, karty dla druida. A, no i właśnie, jeszcze sporo muszę powiedzieć, że strasznie dużo się powtórzyło tych kart. No, ale to pójdzie na pył. Tutaj te karty dla druida. Druid Kaszabli. Jedna złota. Dla łowcy. No, tutaj była jedna powtórka. Karty dla maga. Tajemniczy wybuch to była epicka. No tutaj 4-3, ale wiadomo, to się przerobi na pył. Magiem sporo gram, także myślę, że to się przyda. Dla paladyna karty. No, paladynem nie gram za dużo. No to myślę, że każdy sobie zobaczy, przeczyta. Nie będę tutaj Wam opisywał każdej karty. No trochę powtórek jest. Karty dla kapłana. To będzie ciekawa karta. Mamy dla łowcy. Aż 4 razy bukanier. Ale to pójdzie na pył. No dla szamana właśnie tutaj mi wypadło. Legendarna. Zaklinacz mgieł. No całkiem fajna karta. Pierwsza legenda. Chyba z 13 pakietu, z tego co pamiętam. Okazał się szczęśliwy. Naładowany młot to była chyba epicka karta. Dla czarnoksiężnika. No 7 razy strażnik gniewu, także... No, ale też była złota karta. No, to pójdzie na pył na pewno. No i dla wojownika to naprawdę sporo kart wypadło. Mamy czempionka Lekstraży, złota. Także też nieźle. No i karty neutralne. Też sporo powtórek. 3, 4, 3. No trochę tych kart jednak wypadło, no. Powiedzmy, że widziałem gorsze openingi. Tutaj kolejna złota karta, Pani Jeziora. Tutaj 5 razy, tutaj 5 razy, 3 razy. Że trochę tych powtórek było jednak. No i złota legenda. Szkieletowy rycerz. No, może rewelacyjna karta to nie jest, no ale zawsze złota legenda, także dosyć rzadkie do zdobycia. No i tutaj kolejna złota karta. O, Kraken 3 razy. Tak jak mówię, tutaj reszta to się przerobi na pył po prostu i będziemy tam szukać, dobierać, żeby jakiś fajny deck sobie złożyć. No, tego pyłu wyjdzie trochę. Jeszcze się tak zastanawiam właśnie, czy te złote karty odczarowywać, czy nie, ale no zobaczymy jak to będzie. No nic, to dzięki wielkie za uwagę. Jakoś może w najbliższej przyszłości postaram się nagrać opening. Około 20 pakietów, myślę. No może tym razem się wszystko nagra. Miejmy taką nadzieję. No nic, dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.